Zastanawiam się czasem, czy takie nazwy jak warszawiak czy krakowiak cokolwiek dziś jeszcze znaczą poza miejscem zamieszkania. Chyba coraz mniej. Nazwy te mają głównie charakter administracyjny. Jan Nowak mieszka w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej, więc jest warszawiakiem. Zuzanna Kowalska z kolei mieszka w Krakowie przy ulicy Parkowej, więc jest krakowianką. I to wszystko. A przecież czujemy, że to za mało, że od mieszkańców naszych historycznych miast oczekujemy czegoś więcej. Państwa i społeczeństwa, które powstawały w łonie cywilizacji łacińskiej, tworzą życie w sposób organiczny, a nie mechaniczny i w oparciu o historię. W efekcie ludzi mieszkających na jednym administracyjnie terytorium łączy coś więcej niż adres zamieszkania. Poruszają się bowiem w świecie tych samych symboli i znaczeń, tych samych odniesień i wartości. Tworzą żywy organizm, na który składają się pokolenia. Wtedy z całym przekonaniem, z całym zaangażowaniem i z całym zrozumieniem mogą o sobie powiedzieć my. Taka wizja społeczeństwa jest nam bliska, a dokładniej mówiąc niektórym z nas. Tymczasem świat pędzi naprzód, roztrąca to wszystko, co delikatne i subtelne, co bezbronne, choć tak ważne i głębokie dla usensownienia ludzkiego życia i budowania prawdziwych społeczności. Wkraczają buldożery i po zabytkowych kamienicach nie pozostaje nawet ślad, albo zostawia się tylko fasadę, ścianę od ulicy, a reszta podlega totalnemu wyburzeniu, by następnie powstał odlew z betonu i stali. Ma miejsce kulturowe kłamstwo. Jesteśmy dumni z tego, że Warszawa, mimo tak strasznych zniszczeń, jakich dopuścili się niemieccy okupanci, na nowo odżyła, została odbudowana. Chlubą może być warszawska starówka, która po powstaniu warszawskim była jednym wielkim rumowiskiem. Ale i warszawska starówka nie jest do końca sobą, choć dziś mało kto o tym wie. Są to szczegóły, ale każdy, kto interesował się kulturą grecką, rzymską czy chrześcijańską, mógł poznać, jak ważną rolę odgrywa troska o szczegóły, ten swoisty pietyzm, który wyrasta z miłości. Powierzchowność i bylejakość jest znakiem życia obozowego, kleconego na prędce, dla celów doraźnych, tymczasowych, to cywilizacja nomadów. Natomiast cywilizacja łacińska ma na oku wieki i tysiąclecia, nie jedno, ale wiele pokoleń. Miłośnik i znawca Warszawy pisał przed 50 laty. Na wielu staromiejskich uliczkach zauważyłem zagubioną o nich prawdę. Nowy kamień, sztywny, gładki, zastępuje wiekami wymodelowany, zawsze żywy ślad odwiecznych dotknięć i otarć ludzkich pokoleń. Dlaczego nie wróciliście murom ich dawnych, oryginalnych ozdób kamiennych? Czy nie warto było je z pietyzmem posklejać jak bezcenny klejnot, aby szwami i ranami swymi świadczył o bohaterskich przeżyciach, śmierci i zmartwychwstaniu, miast nowych, nic nie mających do powiedzenia? Czemu zatarliście w wielu miejscach charakterystyczne cechy i fizjonomie prastarych kamieniczek? Dziś spotkacie jeszcze ludzi, którzy się niepokoją zmianami, ale jutro, gdy pomrą ci ludzie, czujący i pamiętający. Było takie pokolenie. Tu nie chodzi o sentymenty, o tanie wzruszenia, tu chodzi o prawdę. Nie tylko kamienice, ale i kamienie mają swoją historię ludzką, której nie można przeciąć jedną decyzją administracyjną lub zwykłym nieuctwem. A skutki są takie, że niknie więź międzypokoleniowa, więź międzyludzka, pozostają mieszkańcy, a zanika społeczność. Bo społeczność powstaje dzięki kulturze, a ta zaklęta jest czasami w zwykłym kamieniu, o który ocierały się pokolenia, który pękł, ale został sklejony na nowo i przywrócony swemu miejscu.
Teraz świadczy o losach miasta, o jego życiu, cierpieniu, tragedii i zmartwychwstaniu. Świadczy, jeżeli pozostał, a jeśli znikł? Dziś stare miasta to najczęściej wielki biznes, kawiarnie i knajpy, hałas i harmider. Kto by tam zastanawiał się nad detalami? Wyższe potrzeby artystyczne przegrały z prozaicznymi potrzebami kulinarnymi. Jeśli jednak nie będziemy dbali o kulturowy wymiar bycia warszawiakiem czy krakowiakiem, to czego można spodziewać się w przyszłości? Stolice Polski będą tylko stacją przesiadkową dla ludzi szukających pracy, a wielki obcy kapitał urządzi te miasta po swojemu. Będą europejskie, nowoczesne i bez ducha, bez serca. Tylko kto dziś jeszcze to rozumie? Prezydenci miast, radni, architekci? Wychowani w większości na ideologicznym kłamstwie lub służący temu kłamstwu, które nie skończyło się wraz z upadkiem PRL-u, nie rozumieją, że miasta muszą ukazywać swoją własną tożsamość kulturową, bo tylko dzięki temu zawiązać się może prawdziwa wspólnota. Tylko wtedy takie określenia jak warszawiak czy krakowiak znaczyć będą coś więcej niż miejsce zameldowania. A choć takie marzenia wydają się nie dzisiejsze i nierealne, to jednak ich urzeczywistnianie decydować będzie o przyszłości Warszawy, Krakowa i Polski, bo tylko z takim nastawieniem obronimy naszą tożsamość i naszą własność, by miasta te na zawsze pozostały polskie. Szczęść Boże!